Cześć, z tej strony Mike. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Newsflash i dzisiaj troszeczkę więcej informacji na temat I.O., które się zbliża, a mianowicie I.O., które jest Telegrama, ale w rzeczywistości tak naprawdę nie jest prowadzone przez Telegrama, trochę jest to zamieszanie. Zaraz Wam to wszystko wyjaśnię, ale najpierw może pokażę Wam artykuł, który to wszystko opisuje i później jakiś krótki komentarz z mojej strony. Jak donosi Cointelegraph, CEO Liquid, czyli giełdy, która ma prowadzić I.O., wyjaśnia sprzedaż tokenów Gram. Token Gram jest natywnym tokenem sieci Telegram Open Network, tak, i oczywiście rozwiewa teorie konspiracyjne, tak, i nazywa to, że to jest coś naturalnego. Jest to publiczna sprzedaż tokenu Gram, który jest natywnym tokenem Telegram Open Network. Jak wiadomo i pewnie słyszeliście o tym, Telegram to jest najbardziej udane ICO właściwie w historii. Oczywiście było to zamknięte ICO tylko dla Venture Capital. Zebrali 1,7 miliarda dolarów. Sama sieć Telegram ma zapewniać smart kontrakty, ma natywny język programowania, który jest tutaj, już mówiłem o tym jakiś czas temu w Newsflashu właśnie, tego typu rzeczy. No i teraz tak, o co chodzi? Największy holder tokenów Gram w Azji, czyli Gram Asia, będzie sprzedawać część swoich tokenów. Po prostu, oczywiście oni twierdzą oficjalnie, że to chodzi o to, żeby udostępnić publiczności, czy publiczności, publice całej, żeby mogli ludzie sobie kupić te tokeny, tak? Zobaczcie, że planuje uruchomienie mainnetu w listopadzie Telegram i co ciekawe, testnet został wypuszczony w zeszłym miesiącu, czyli to już działa, tak? I tu jest fajnie napisane, że Gram Asia podjął świadomą decyzję, żeby rozszerzać ekosystem, żeby został zlistowany, tak, ale czekali, aż uruchomiony zostanie mainnet. No ale oczywiście też są informacje takie negatywne, że będzie dostępne na całym świecie z wyjątkiem 50 krajów, między innymi z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych i Japonii. Także ciekawe, bardzo, bardzo fajna sprawa. Oczywiście tutaj więcej jest też w artykule informacji I.O., no ale może teraz jakiś krótki komentarz z mojej strony. Powiem tak, największa I.O. w historii, czyli na brak pieniędzy im nie, można powiedzieć, nie narzeka. Ciekawe jak, ja powiem szczerze, bardzo poważnie zastanawiam się nad tym, czy nie zainwestować, bo te tokeny mogą powtórzyć sukces Binance Coinów. Oczywiście, jak zawsze, nie jest to porada finansowa, nie wiadomo tak naprawdę, co będzie. Cały projekt Telegrama wygląda bardzo ciekawie, ten Telegram Open Network też fajnie to wygląda, pomysł jest dosyć ciekawy. No i przede wszystkim jedna podstawowa cecha, mają na tyle dużo pieniędzy, żeby ten produkt skończyć i naprawdę go dopracować. 1,7 miliarda dolarów, to wszystko pokryje marketing, nie marketing i tak dalej. No i zobaczcie, wchodzili w to venture capital, czy nie pani, jak to się mówi, Grażynka z panem Januszem, gdzieś z warzywniaka, tylko ludzie, którzy chcą inwestować swoje pieniądze w taki sposób, żeby te pieniądze później się pomnażały, żeby dostać więcej. Kupujemy coś, co sprzedamy drożej, to jest podstawowa cecha venture capitalu, także to są poważni ludzie. No i kolejna sprawa to jest to, że mówię, no mają dedykowany język programowania i mają, można powiedzieć, marketing już. Telegram jest, no w świecie krypto jest to coś powszechnego, tak jak, nie wiem, Bitcoin Talk, tak jak Reddit, chociaż Reddit trochę, tak jak, nie wiem, no Discord powiedzmy, to jest coś, co jest używane w świecie krypto, każdy szanujący się projekt ma swojego Telegrama. Oczywiście wiadomo, Telegram Open Network to nie to samo, co komunikator Telegram, no ale co z tego będzie, zobaczymy. No mówię, trzeba spokojnie to obserwować. 10 lipca ma ruszyć sprzedaż. Oczywiście, jeżeli ktoś wszedł na giełdę Liquid, to mógł sobie się tam zapisać do newslettera. I co ciekawe, ja dostałem też informacje o tym, że jeżeli chce być, jak to się mówi, mieć prawo pierwokupu, to wypełnię ankietę. Już tą ankietę wypełniłem, także powiem szczerze, ja się poważnie nad tym zastanawiam. Tam pytali o e-maila, imię,
i jeszcze ile chciałbym, jak to się mówi, za jaką kwotę chciałbym zakupić te telegramy. Także badanie rynku, można powiedzieć, jakie jest zapotrzebowanie na te tokeny. Oczywiście zawsze jest takie ryzyko, że po wyjściu i po wejściu na giełdę cena się zwali. No wiadomo, że to tak to wygląda. Detale mają być podobno na tydzień czy na dwa tygodnie przed sprzedażą. Ile będzie wart ten token, po ile będzie sprzedawany, ile będzie w sprzedaży tych tokenów, no i takie informacje. I oczywiście ta lista krajów, żeby się nie okazało, że Polska nie może. Wtedy trzeba będzie VPN-a używać. No cóż, z mojej strony to tyle. Co wy w ogóle sądzicie o całej tej akcji Telegrama? Jak myślicie, czy token pójdzie jak następny Binance Coin się z tego zrobi, czy raczej grozi mu powolna, a przynajmniej przy starcie spadek ceny bardzo słabe? Co w ogóle się sądzicie o samej ten Telegram Open Network? Dajcie znać w komentarzach. Z mojej strony to tyle. Pozdrawiam was wszystkich. Trzymajcie się. Do następnego razu.